Siedźcie sobie, zaraz was odpocznijcie, chwilę napijcie się wody, a teraz nasi karatecy. Słuchajcie, odsuniemy baner, żeby było widać, czy widać naszą matę tutaj. Daj swoim koleżankom kurtki, nie mogą tu być żadne kurtki, żadne inne urządzenia. Proszę zabrać do znajomych, przyjaciół, kolegów z klubu, ok? Ja to zaraz wezmę. Ustawimy, to proszę kogoś do pomocy tutaj, żeby kurtki pozabierać. Nie mogą być kurteczki, kochani, tutaj. Zabieramy swoje kurtki, a na macie tylko i wyłącznie klub LTM. Poza butami nic nie zostaje. Nie słyszeliście ich? Nie będę ich reklamował, bo dopiero nie prowadzę ten zespół. No dzisiaj jestem organizatorem, więc dzisiaj tutaj czyn taki kierowniczy pełni moja koleżanka Tereska. Dziękuję wam bardzo. Tereska jest na murawie, ona nie tylko jest kierownikiem, ale i macha do nas. Słuchajcie, większość z was to osoby z pasją. Na emeryturze jeden był nauczycielem, drugi był pielęgniarką, trzeci. My teraz zbieramy, będziemy pokaz robić zdjęć, więc prosimy o stare zdjęcia miejsc, które były, a których nie ma. Jeśli macie takie fetki, do mnie, do klubu, do MOPS-u, do waszych kierowników klubów, przynoście, zrobimy w Tomaszowie piękną wystawę miejsc, które były, a których nie ma. Są miejsca, które są na lepiej, a są miejsca, które nam przypominały. Pierwszy raz, ostatni raz, czy coś takiego, coś miłego, prawda? Także tak. Dobra, słuchajcie, Mirek Termochwał, karate, tutaj grupa senioralna pierwsza na Lubelszczyźnie, no i jedyna, która. Ktoś powie karate, to tylko jakieś tam machają nogami i coś. Zobaczcie, Mirek, jeszcze pracujący, ale w wieku już prawie senioralnym, co świadczy o tym Zakola i że jest na posaka. Wchodzimy na matę zawsze w sposób szanujący dla senseja, oznacza jego kwalifikację pas. Chodź mi rekord, się pokaż się do nas. On ma czarny pas, czyli to jest jeden z największych pasów. Może udzielać już instruktorzy innych. Na cześć Mirka i jego klubu karate. Hip hip! A teraz kawę dostaliście. I jeszcze poseł tutaj chciał nam kilka zdań powiedzieć. Proszę bardzo. Ja tylko chciałem poinformować, że też piknik, o którym powinniśmy się na stoliku, gdyby ktoś z państwa chciał się poczęstować, to serdecznie zapraszamy. Dziękujemy za edukację, książek jak najwięcej i bardzo nam miło brawa na pana Wosła za śpiewniki. Pieśni oddziałów my to rozdamy dla każdego, dobrze? Nie róbmy teraz zamieszania. A teraz oddaję głos. Słuchajcie, nasza grupa powstała kiedyś tak od przypadku, prawda Mirku? Ja dostałem numer od naszej Anity, pani adwokat zaprzyjaźniona z klubem i tak dostałem numer do Mirka. Mirek mówi, seniorów? Czego nie? Dzieci uczę, to dlaczego miałbym seniorów nie tego? Dobra, delikatnie, czy muzyka wam przeszkadza, czy nie? Dobra, powitajmy grupę seniorów, zachęcam do ćwiczenia, klub karate, dokładna nazwa, klub karate, wy jesteście... Brawo dziewczyny! Klub karate tradycyjnego Tomaszów Lubelski, najmłodsza grupa w Tomaszowie, czyli 60+. Mirku, chciałbyś kilka zdań powiedzieć o pracy z seniorami, czym się różni od pracy z dziećmi i kilka zdań od senseja. Mówimy zawsze, jak wchodzimy os, także ja do Mirka os, oddajcie mikrofon. Piotrek, ty się doigrasz. Bardziej mi wychodzi machanie rękoma niż mówienie. Proszę państwa, to jest moja najbardziej mocna grupa karate. Nie sztuka prowadzić karate z dzieciakami, kiedy do klubu przyprowadzają rodzice. Sztuką jest dogadać się, mówiąc kolokwialnie, z moją najsilniejszą grupą. To są seniorzy. Moje seniorki są najbardziej dziarskie kobiety w Tomaszowie. Brawo! Także to nie to, że ja jestem od prowadzenia. Chodzi o to, że oni są od tego, że współpracują ze mną, że chcą ze mną współpracować. To też jest dla mnie jakaś nobilitacja. Także dziękuję bardzo wszystkim. Proszę o doping dla moich pań i jednego rodzynka.
zapraszam na nasz trening. Zobaczycie, jak dzielnie walczą nasze panie. No i mamy jednego rozrywka, który też naprawdę fajnie z nami ćwiczy. Dzięki bardzo. I słuchajcie, ten rodzynek, ten emeryt pilnował kiedyś lasów, brawa dla niego, znam leśnictwa, wraz z małżonką, jedyna nasza para, ale w klubach często są, jak widzę to was, razem działacie. Dobra, oddaję głos, patrzcie, co można zrobić w wieku senioralnym. Os. I powitanie przez... Wypełnili się, czyli są sprawni, każdy tabletka zażył, jest dobrze. Pamiętamy niebieskie dla mężczyzn, różowe dla kobiet. Nikt jeszcze na tej murawie po 100 latach nie robił. Pokazy karate. Raz. Okrzyki są ważne, oni liczą w języku japońskim. Ja będę z nimi liczył. Będę kreskował. Idź. I. San. Si, go, rok, dyż, aś, kiu, ja! Ostatnio jest większy energia, dobra? Później wy będziecie liczyć. Uwaga. Na co dzień ćwiczyliśmy w ekonomiku, teraz to mamy już w domu kombatanta, kto by chciał przyjść. To jest walka... ścieniem. Jeśli nie ma przeciwnika, walczymy ścieniem. Czyli nie lubię profesorki, nie lubię chłopaka. Szefowa była zła. Dyrektor był zły. Nie. Wyobrażamy go sobie. Słuchajcie, koordynacja tutaj. Zobaczcie, jak sprawnie to robił. W domu kombatanta jeszcze, gdzie ma powstać centrum, o którym wspominał burmistrz. Drzwi otwarte, do klubu może każdy przyjść. Witamy sąsiad z Mazami. Dzień dobry. Witamy, witamy. Prężnie działający włodarz Suszca i tam imprezy jakby. Słuchajcie, tutaj nie tylko ruch się ciszy, ale i pamięć. To trzeba zapamiętać. I Halina lubia atak Haliny, Emirka. Leży! Chciał mi rentę zabrać, słuchajcie! Brawo, Halinka! Halinka lubię, jak mówią Halina. Atakowy! Może to wygląda, że... Leży mi rentę! Chciał jej zakłasić torebkę z emeryturą. Ale trzynastkę, patrz jak idziesz. Dobrze. I... Teraz ta? Ale klepie! I walka panów. I... Wstawia opory. Będzie go przełożę. Chyba się dogadali. Jest! Silny ten nasz Mirek. Wiecie, jak go porzucić. Dobra, atak na ramę. Patrzcie, jak chodzą, jak w zegarku. Kto by chciał tak sobie żonę wytrenować? Szczegóły do Mirka. Oto kani. Rej! I brawo, brawo. Najmłodszy klub seniora na roztoczył, ale mężczyźnie chyba. Brawo, brawo.